Witam Was, kochani, serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem wyznaczania granic w jodze. Czy w ogóle są potrzebne? Co to są granice w jodze? Jak możemy je wyznaczać? Czy to w ogóle jest istotne? Do czego nam są potrzebne granice w jodze? Jeżeli ten temat Was interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. To będzie taka dosyć luźna rozmowa na temat mojej trochę historii, jak ja zaczęłam poznawać jogę. Myślę, że tym tematem już się wcześniej kiedyś dzieliłam, ale chcę jeszcze tutaj pewne rzeczy powtórzyć odnośnie wyznaczania granic w jodze, bo być może jest Ci to teraz potrzebne na swojej drodze również w praktyce jogi. Ja zanim trafiłam na jogę, pamiętam jak moja koleżanka mnie pierwszy raz zaprosiła na lekcję jogi, to miałam mniej więcej 24-25 lat. I to był ten czas, kiedy moje ciało było dosyć fajnie przygotowane do jakiegokolwiek ruchu, dlatego że tańczyłam wcześniej. Więc wiedziałam, że moje ciało fizycznie musi dawać 100%, a nawet więcej, zwłaszcza wtedy, kiedy przygotowałam się do wydarzenia, do tańca na scenie, więc kilka godzin trzeba było spędzić, zapamiętać nie tylko choreografię, ale przygotować przede wszystkim swoje ciało, dobrze je rozgrzać, więc wiedziałam, że muszę z siebie dać naprawdę bardzo dużo, wszystko, żeby rzeczywiście to wystąpienie się udało. I z takim też nastawieniem poszłam na zajęcia jogi. Miałam tylko pojęcie takie, że wiadomo, że jest to ruch fizyczny. Wtedy to nie były czasy internetu, nie można było sobie prześledzić, zobaczyć, jak ktoś inny ćwiczy, po prostu trzeba było iść na zajęcia. I z takim nastawieniem takiej fizyczności, takiej typowo praktyki fizycznej i oczywiście spodziewałam się, że okej, ja jestem dosyć w miarę rozciągnięta, przygotowana, więc mogę tu trochę pociągnąć za sznurki i wejść właściwie w każdą pozycję. Jakże się myliłam, to znaczy, że bardzo dużo wymagałam od swojego ciała, żeby przeniosło mnie z jednej, płynnie z jednej do drugiej pozycji, oczywiście nie używając do tego oddechu, już nie wspomnę o świadomości swojego ciała, o uważności, tak jak ktoś mówił, tak jak wykonywałam. I tak było przez kilka pierwszych lekcji jogi, do czasu aż dostałam kontuzji lewego ramienia i z tą kontuzją walczyłam w cudzysłowie przez następne 3 lata. To nie znaczy, że nie mogłam wykonywać niczego absolutnie. Skupiałam się głównie na pracy nóg, ale nie mogłam dużo rzeczy robić, więc rzeczywiście ta kontuzja mnie bardzo dużo nauczyła. Po prostu byłam nauczona wcześniej, że jeżeli chcę zobaczyć duże efekty, to trzeba bardzo dużo przycisnąć i z siebie dać, żeby te efekty zobaczyć. I to było takie moje pierwotne nastawienie przy pierwszych zajęciach jogi. Dopiero później, gdzieś po kilku, myślę, że nawet latach, przyszło do mnie takie zadawanie sobie pytania, dlaczego ja w ogóle ćwiczę? Co ja chcę przez te ćwiczenia osiągnąć? Co ma mi to dać? I to nie była odpowiedź na zasadzie, że ja chcę być joginką, bo przecież pracuję od do, od takiej godziny do takiej, żeby rzeczywiście być tą joginką, czyli być osobą, która rzeczywiście potrafi zrobić bardzo dużo, ale przede wszystkim wie, co za tym też stoi, co stoi za daną pozycją, jest bardzo świadoma swojego ciała i przenosi to, co uczy się na macie, przenosi oczywiście do dnia codziennego. Więc przyszła dla mnie taka w pewnym momencie też odpowiedź, że chcę przede wszystkim być uważna na swoje ciało, bo kontuzja mnie tego nauczyła, że tej świadomości w ogóle nie miałam, że cisnęłam, że chciałam bardzo szybko efektów, byłam niecierpliwa, więc bardzo nie szanowałam swojego ciała, bardzo je krzywdziłam, zadawałam sobie ból, nie będąc nawet świadoma tego. A jeżeli my nie szanujemy swojego ciała, zadajemy mu ból, cierpimy przez ból, to krzywdzimy tak naprawdę jedną z zasad jogi, która mówi ahimsa, tak? Czyli niekrzywdzenie, niekrzywdzenie siebie. W jodze nauczyłam się słuchać języka ciała. Ono naprawdę świetnie podpowiada, gdzie jest
gdzie kończy się Twoja możliwość, gdzie są Twoje limity. I myślę, że wyznaczanie właśnie granic w jodze to jest zachowanie między innymi równowagi między własnymi limitami, możliwościami, ale też potrzebami. Jak tą równowagę odnajdzie się podczas praktyki, to naprawdę praktyka może być piękna. Kolejną też rzeczą, którą miałam okazję przetestować na samej sobie, ponieważ zanim zostałam nauczycielem jogi, ja również byłam studentem i nadal jestem i uczęszczałam na wiele warsztatów, wiele wykładów, lekcji u innych nauczycieli i miałam okazję zobaczyć, jak pracują też inni nauczyciele. Jedni dociskali osoby na przykład w danej pozycji jogi, inni stosowali tylko dopasowanie takie werbalne. Ja osobiście też często nie dotykam moich studentów, tylko stosuję werbalne wskazówki. Natomiast to też jest taki głos trochę intuicji. Kieruję się bardzo dużo intuicją w tym, jak mogę pomóc też studentom, którzy przychodzą do mnie na zajęcia jogi. I jeżeli ja nie znam człowieka, jeżeli przychodzi ktoś do mnie nowy i widzę, że po prostu tak jak ja na początku był bardzo ambitny, dumny, chce dużo rzeczy zrobić, ale widzę, że jego ciało naprawdę nie jest gotowe, on nie pracuje z ciałem, tylko przeciwko niemu, więc nie ma tutaj absolutnie mowy o jakimś dociskaniu i dotknięciu tego człowieka, bo on sam nie jest świadomy swojego ciała. I jeżeli ktoś nie jest świadomy swojego ciała, nie potrafi też wyznaczyć mu granic. Nie widzi, gdzie może pójść dalej, a gdzie się zatrzymać. Więc to, czy ja mogę gdzieś tam docisnąć kogoś w danej pozycji, to jest kwestia osoby, z którą ja pracuję. Owszem, są osoby, które nie mają nic przeciwko temu, ćwiczą już ze mną wiele lat i wiedzą, że mogę podejść, mogę przycisnąć, aczkolwiek cały czas się pytam za każdym razem, czy mogę Ci dotknąć, czy jeżeli pracujemy z ramionami, to czy Twoje ramiona są ok na dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka kwestia umowna. Natomiast lubię zostawić moich studentów jakby samym sobie w podjęciu decyzji, czy ktoś jest gotowy pójść dalej, czy nie. Bo to uczy najwięcej świadomości i uważności swojego ciała. Kolejną taką rzeczą, która uważam, że ma duże znaczenie w wyznaczaniu granic w jodze, to jest praca też z umysłem. Nasz umysł, ego, podpowiada nam różne rzeczy, które są nie zawsze zgodne z tym, jak nasze ciało odczuwa. Popycha nas, a tak zrób, wchodzi Ci na ambicje, albo z drugiej strony, nie jesteś jeszcze na to gotowa, więc boimy się, więc ten głos przeważa, ten głos umysłu jest dla nas ważniejszy niż wskazówki płynące z ciała. Więc tutaj breath to the rescue, czyli oddech naprawdę może Cię z tej presji uratować. Jeżeli w danej pozycji zostajesz przez dłużej, i czujesz, że nie możesz w tej pozycji oddychać, jest dla Ciebie za trudna, to robisz za dużo. Oddech jest naprawdę bardzo ważny w każdej pozycji. Czy wydaje Ci się, że ta pozycja jest dla Ciebie łatwa do zrobienia, czy nie, musi być miejsce na oddech. I świadomie używam tutaj słowa musi, bo jest to naprawdę bardzo ważne. Jeżeli ten oddech i praca z wewnętrznym głosem i słuchaniem wskazówek swojego ciała jest zepchnięta na dalszy plan, to umysł będzie podpowiadał Ci różne rzeczy na zasadzie takiego mechanizmu trochę obronnego. Spotkałam się też również z pracą z osobami, które są bardzo elastyczne. I tym osobom bardzo często też jest trudno wyznaczyć swoje granice, bo wiedzą, że mogą, bo wiedzą, że mogą zrobić stanie na głowie, bo wiedzą, że mogą się wygiąć ze stania. Znają jakby swoje możliwości, ale to wcale nie oznacza jeszcze, że słuchają swojego ciała. Często robią to bez rozgrzewki, często robią to z marszu. Często robią to pomimo tego, że gdzieś czują jakieś napięcie i ból.
I pomimo tego, że ja zawsze uważam, że jest warto próbować, ale można sobie zapodać najpierw inną alternatywę, naprawdę rozgrzać i przygotować do tego swoje ciało, pomimo tego, że ciało jest elastyczne, ale naprawdę z wielką, jeszcze raz powtórzę, uważnością. Co ewentualnie mogłabym poradzić osobom, które chcą mimo wszystko się poruszać, chcą praktykować jogę, ale są osobami bardzo początkującymi, bądź bardzo takimi sztywnymi, przepraszam za słowo, no niezbyt giętkimi osobami, niezbyt mobilnymi, to spróbuj sięgnąć po jogę, która nie wymaga od Ciebie dużego wysiłku pod względem takiej dynamiczności, tylko właśnie uczy Cię uważności swojego ciała poprzez pozostanie w jednej pozycji na dłużej, typu yin yoga, typu yoga relaksacyjna, yoga naprawdę dla początkujących, kiedy otwieramy się przede wszystkim na poznawanie danej pozycji i oswajamy się z własnym ciałem, a nie idziemy jeszcze dalej. Więc to są takie małe kroki, bardzo istotne, żeby zobaczyć, okej, tu jest fajnie, tu zdążyłam pobyć, tu zdążyłam doświadczyć, tu zdążyłam pooddychać, żeby podjąć decyzję, co z tym zrobić dalej. Yoga to nie jest kult asany. Nie chodzi o to, żeby kogoś kopiować, że idziesz na lekcję, kopiujesz nauczyciela. Ja mam wieloletnie, powiedzmy, doświadczenie w praktykowaniu różnych pozycji, więc jeżeli przyjdzie do mnie osoba początkująca i będzie się starała kopiować wszystko, co ja robię, no coś tu jest nie tak. I ja zawsze powtarzam nowej osobie, która do mnie przychodzi, słuchaj swojego ciała. To jest najlepszy nauczyciel dla Ciebie dzisiaj, tak? Alternatywy są zawsze. Co jeszcze chcę tutaj zaznaczyć, że w każde ciało jest wpisana inna trauma, inne przeżycia, inne emocje, inne możliwości radzenia sobie z tym wszystkim. I im więcej jest nakumulowanych emocji, zwłaszcza gniewu, złości, poczucia takiego braku, tym nasze ciało nie będzie też na początku reagowało i dziękowało Ci elastycznością, bo to też jest praca umysłu, to też jest praca nad własnym wnętrzem. I kiedy my będziemy doświadczać więcej elastyczności naszego umysłu, będziemy pracować nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoim systemem przekonań, to też to przełoży się oczywiście na praktykę jogi. Zobacz przede wszystkim w swojej praktyce jogi, z czego możesz skorzystać, a nie co możesz wykonać. To jest taka mała różnica, ale zobacz, co możesz z tej praktyki wziąć dla siebie. I dlaczego jest dla Ciebie ważne przekroczenie jakiejś granicy? Dlaczego jest dla Ciebie ważne, że musisz stanąć na przykład na tej głowie? Co chcesz przez to osiągnąć? Co przekraczenie Ci tej granicy ma dać? Czemu ma Ci to po prostu służyć? Więc tak naprawdę to od Ciebie zależy oczywiście, czy Ty decydujesz się na dzisiaj na jakąś power jogę, czy jogę właśnie yin, czy asztangę, na jakąkolwiek. To ma być Twój świadomy wybór. A świadomy wybór jest wtedy, kiedy naprawdę słuchasz właśnie swojego ciała. I ja na przykład jako nauczyciel osobiście uważam, to jest moje osobiste zdanie, że jestem tu po to, żeby Ci pomóc w tej drodze, żeby podać Ci różne propozycje, pokazać Ci, jak możesz jedną tą samą pozycję wykonać w różny sposób. Jestem tu po to, żeby Ci pomóc. Ale od Ciebie zależy, jakiego wyboru dokonasz. Jeżeli coś Ci powiem, ale Tobie nie będzie to odpowiadało, to masz prawo powiedzieć nie, masz prawo wybrać zupełnie coś innego. I jeszcze o jednej rzeczy chcę tutaj wspomnieć, o której już wielokrotnie na pewno wspominałam przy okazji różnych tematów, nie tylko w odniesieniu do jogi, to jest to, że warto jest mieć intencje przed rozpoczęciem swojej praktyki jogi. Zobacz, z jaką intencją zaczynasz. Czy Twoja intencja na dzisiaj jest taka, żeby
po prostu się zrelaksować, żeby odpuścić wszelkie napięcia, chcesz się odstresować, czy ma to być intencja wyzwaniowa, jakakolwiek ma być, niech ona Cię prowadzi i postaraj się o niej pamiętać w ciągu, podczas praktyki Twojej jogi. I jeszcze raz powtórzę, pamiętaj, jakie są Twoje potrzeby i możliwości na teraz. Nie jakie były kiedyś, że o ja przecież jako małe dziecko robiłam gwiazdy, stawałam na głowie i tak dalej. No ale minęło lat, na przykład 30 i nie jesteś już w stanie tego wykonać. Więc zobacz, jak to się zmieniło, jakie masz potrzeby i jakie są Twoje możliwości na teraz, na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że te informacje i moje takie trochę gdybanie i dzielenie się własnym doświadczeniem Wam pomoże w wyznaczaniu również własnych granic, jeżeli takiekolwiek w ogóle wyznaczacie sobie w swojej praktyce jogi. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie i do zobaczenia.